Zapewne każdy z was uwielbia karnawały i parki rozrywki wszelakiego rodzaju. W pamięci większości na pewno siedzą wspomnienia z wielu atrakcji i przejażdżek, które w dzieciństwie umilały nam czas. Jednakże, za rollercoasterami, klaunami i parkami rozrywki często kryją się mroczne tajemnice. O jednej z nich opowiem wam w dzisiejszym odcinku z serii Skip. Witajcie w parku Cragglewood. Park Cragglewood w aktach Fundacji SCP, czyli organizacji przechowującej i zabezpieczającej wszelkie obiekty i zjawiska anomalne, jest opisywany jako SCP-2571, przydzielono mu klasę Euclid. Niestety nie ma obecnie żadnego sposobu na pełne zabezpieczenie SCP-2571, więc Fundacja zaprogramowała bota, który wyłapuje jakiekolwiek dyskusje na jego temat w internecie, a osobna mobilna formacja operacyjna decyduje, co zrobić, gdy takie dyskusje zostaną odnalezione. Powodem, dla którego park Cragglewood nie może zostać zabezpieczony, jest fakt, iż sam park nie istnieje. Co dziwne jednak, u niektórych osób, konkretnie u 0,05% populacji całego świata, występują traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa dotyczące przebywania w tym parku rozrywki. W szczególności dotknięte nimi są osoby dorosłe, wychowywane jako jedynaki. Czytając dalej, dowiadujemy się, że terapia amnezyjna nie jest skuteczna w wypadku osób pod wpływem efektu SCP-2571. Wspomnienia wracają raz po raz. Mimo, że opisy wspomnień zazwyczaj różnią się, to mają niektóre cechy wspólne. Według relacji osób, które uważają, że były w parku Cragglewood, miały one od 4 do 12 lat. Park zawierał liczne postacie, maskotki, głównie drzewa i rośliny przypominające ludzi. Nie znajdował się tam ani jeden dorosły, który nadzorowałby zabawę dzieci. Całe otoczenie było przepełnione muzyką z organów. Każdy tester wspomina, że pomimo braku dorosłych, wokół nich było wielu ich rówieśników, nie znali się jednak nawzajem. Z relacji wynika, że na całym terenie parku była tylko jedna przejażdżka, karuzela. Testerzy, którzy opowiadali o swoich wspomnieniach, zawsze mówili, iż dzieci towarzyszące im wchodziły na przejażdżkę, jednak oni sami nie. To mniej więcej wszystkie cechy wspólne wspomnień osób dorosłych. Każdy z nich, opowiadając o swoich przeżyciach, drżał wręcz ze strachu. Coś sprawiało, że park Cragglewood odcisnął piętno na ich duszy. Jednak w jaki sposób? W dalszej części dokumentu o SCP-2571 mamy trzy przesłuchania i log wideo, które dokładnie tłumaczą sytuację. Pierwszy przesłuchiwany tester opowiada, że park Cragglewood śnił mu się po nocach w postaci koszmaru. Był jak Disneyland, tylko mniejszy i bez przejażdżek, nie licząc karuzeli pośrodku lasu. Cały park ogólnie znajdował się w lesie, a dzieciom towarzyszyły drzewa o niepokojących twarzach. Tester określił je jako głupkowate, wesołe spojrzenia, jak w jednej ze starych kreskówek. Patrzyły się na niego, śmiały się i śpiewały. W dalszej części snu tester podchodzi do karuzeli, to z niej wydobywa się wesoła muzyka grana na organach. Mówi, że wszystkie dzieci się uśmiechają i śmieją, ale w głębi duszy powstrzymują się od płaczu. Robią to, by utrzymać drzewa szczęśliwe. Tester opowiadając, zaczyna głębiej oddychać i przerywa od czasu do czasu. W końcu dochodzi do puenty. Gdy już próbował wyjść z parku, zauważył malutkie drzewo, które wyrastało niedaleko jego stopy. Uśmiechało się do niego, a gdy on to zauważył, zaczął krzyczeć. W tym momencie budzi się. Dlaczego drzewo sprawiło, że krzyczałeś? Zapytał dr Rainer, przesłuchujący testera. Bo miało moją twarz. Drugi tester, a w zasadzie testerka, Janine Yearling, opowiada nam trochę więcej o karuzeli. Mówi, że niektóre dzieci na nią wsiadły, ale nie ona. Dzieci, które na nią wsiadły, uśmiechały się bądź płakały. Niektóre przytuliły te, które się nie dostały, a inne przytulały się nawzajem. Gdy karuzela ruszyła, oni odeszli, zostawili ich. Testerka zaczyna się denerwować, mówiąc, że musieli ich zostawić, nie mogli zobaczyć, jak to się skończy. Kobieta zaczyna się trząść i w końcu płakać. Mówi, że jedno z dzieci, które wsiadło na karuzelę, przytuliło ją. Płacząc, pyta, dlaczego to zrobiło, skoro nawet nie wie, kim ono było. Dopiero ostatni tester przynosi nam prawdziwie niepokojące odpowiedzi. Randolph Blair, bo to on jest przesłuchiwany, znalazł na strychu kasetę wideo. Mówi, że nagranie pojawiło się w jego koszmarach. Widać, że bardzo nie chce rozmawiać na ten temat. Poirytowany odpowiada zdawkowo i bez większych konkretów. Doktor Rainer pyta, czy mieszkał przez całe życie w domu, w którym znalazł kasetę. Ta. Następnie, czy został wychowany w tym domu przez swoich rodziców. Ta.
Dalej Rainer pyta o jedną z sypialni w jego domu, która wygląda jakby... Ale tester mu przerywa. Mówi, że nie chce o tym rozmawiać. Że w tej sypialni po prostu były jakieś graty, różne meble i nie wie skąd biorą się tam niektóre rzeczy. Nikt ich nie używał, dlatego ją zamknął i nie myślał o niej. Tester chce już wychodzić, ale Rainer ma dla niego jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Panie Blair, czy zawsze był pan jedynakiem? Tester nie odpowiada. Ostatnie, co nam zostało, to kaseta wideo znaleziona u ostatniego testera na strychu. Na jej wierzchniej części napisano Cragglewood. Wideo na kasecie przedstawia parę dzieci idącą w stronę źródła muzyki karnawałowej. Słychać ciężki oddech, obraz kręci się, ukazując inne dzieci zgromadzone w lesie. Jest ich coraz więcej. Niektóre z nich trzymają się za ręce. Pierwsze dziecko z pary zaczyna szlochać, mówi, że się boi. Drugie je uspokaja i mówi, że musi się uśmiechnąć. Musi. Z oddali słychać śpiew. Drugie, najwidoczniej starsze dziecko uspokaja młodsze, powtarzając cały czas, że musi się uśmiechnąć. Musi się uśmiechnąć. Musi się uśmiechnąć. Nagle obraz przerywa szum. W tle słychać śpiew i muzykę karnawałową, a potem głęboki, wesoły śmiech. Starsze dziecko szeptem wydaje z siebie krótki okrzyk. O Boże. Śpiew wzmaga się. Muzyka także. Dzieci zbliżają się do karuzeli. Słychać płacz. Wiele płaczów naraz. Młodsze z rodzeństwa zaczyna się coraz bardziej trząść. Pyta się, czym oni są. Czym są oni? Co się dzieje? Drugie natomiast uspokaja je i mówi, że wszystko będzie dobrze. Musi tylko... Wideo znów przerywa szum. Obraz gwałtownie podskakuje i pędzi w dół ścieżki leśnej. Słychać ciężki oddech i odległy śpiew. Młodsze dziecko ucieka, ale upada. Obraz wyśrodkowany zostaje na twarz. Błaga o litość. Płacze. Twarz spogląda w górę i uśmiecha się. Wtedy głos starszego rodzeństwa zaczyna... śpiewać. Na tym wideo się kończy. Tragiczny i przerażający wniosek nasuwa się sam. Park Cragglewood istnieje. Ci dorośli, którzy cierpią na koszmary, o nim naprawdę tam byli, jednakże nie sami. Byli tam z rodzeństwem, o którego istnieniu nie mają pojęcia. Tak samo jak zapomnieli o parku Cragglewood, zapomnieli o tym, że ich siostry i bracia zostali porwani i zamienieni w drzewa o okropnych, powykręcanych uśmiechach. SCP-2571 to najwidoczniej zagrożenie antymemetyczne, czyli takie, które po samym ujrzeniu sprawia, że zapomina się kompletnie o jego istnieniu. Nie jest jednak na tyle silne, by mogło stłumić traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Ale to nie koniec. Pod koniec artykułu znajduje się link do innego obiektu SCP, mianowicie SCP-437. Jest nim duży zagajnik w Camp Lakewood w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Znajdują się w nim 64 drzewa, które posiadają ludzkie twarze i uciekają krwią. Po analizie genetycznej krwi fundacji udało się przechwycić osobę, od której pochodziła krew z jednego drzew, oznaczonych SCP-437-A. Osobą tą była Samantha Blachett. Tłumaczy, że przed 20 laty była w Camp Lakewood, konkretnie w 1991 roku. Swoją drogą, tytuł artykułu SCP-437 to właśnie lato 91. Samantha określa to lato jako najlepsze lato w jej życiu. Ze smutkiem odjeżdżała, gdyż Camp Lakewood kończył tego roku swoją działalność. Przez większość przesłuchania kobieta wspomina i tłumaczy, jak wspaniałym był czas spędzony tego lata. Zapytana o nietypowy zagajnik na południe od obozu mówi, iż wszyscy obozowicze go kojarzyli. Ich opiekunowie ponoć opowiadali przy ognisku historię o upiornych drzewach na południowym szlaku, o czymś uwięzionym wewnątrz nich. Idź tam w nocy, przyłóż ucho do kory, a usłyszysz jak śpiewa, mówi Samantha. Przesłuchujący pyta następnie, czy kobieta kiedykolwiek znalazła się w zagajniku sama. W pokoju rozlega się cisza. Kobieta milczy. Po chwili szybko odpowiada, iż nigdy nie zapuszczała się tam sama, bo za bardzo się bała. Po zakończeniu przesłuchania, kobieta zniknęła nagle z aresztu fundacji z pomocą nieznanych środków. Późniejsze dochodzenia wykazały jednak, że ona, jak i wszystkie inne osoby, których próbki krwi znaleziono w drzewach, zostały zgłoszone jako zaginione. Większość z nich jednak nie była obozowiczami. W drzewach znaleziono wplecione narządy i tkanki ludzkie, konkretnie należące do młodzieży, zazwyczaj w wieku od 13 do 16 lat. Są tam już od 20 lat. A jeśli przyłoży się ucho do kory owych drzew, można usłyszeć ich głos.
Jest niski i stłumiony, ale możesz ich usłyszeć bez problemu. Możesz usłyszeć, jak śpiewają. Masz rodzeństwo? A jeśli nie, czy nie przypominasz sobie wizyty w przedziwnym parku usianym drzewami o znajomych twarzach? Mam szczerą nadzieję, że nie. To była historia parku Craglewood. Ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.